Dzień dobry ze Szczyrku. Dzisiaj trochę trekkingowo idę właśnie na Malinowską Skałę po ścieżce rowerowej. Nikt tego nie powinien robić, bo to jest szlak jednokierunkowy, ale w zimę raczej nikt nie będzie tutaj na rowerze zjeżdżał. Tak jak przede mną przed chwilą szli na skiturach, więc wszystko powinno być ok. Dlaczego idę ścieżką rowerową? No bo po prostu tam po stoku bardzo dużo ludzi, a tutaj pościutko, jak wam zaraz pokażę, jest wydeptane, jak widać szlak uczęszczany, dużo nart, skitury, nikt tutaj raczej nie będzie na rowerze zjeżdża w takich warunkach. Jak słychać, leci helikopter i jest szansa na dostanie się z nartami na górę. Zaraz wam powiem jaka. Ten helikopter, który leciał, wywozi narciarzy z nartami oczywiście na górę. Jaki jest koszt, to tutaj napiszę gdzieś na dole przy montażu, bo aktualnie nie wiem, ale wiem, że wywozi narciarzy i snowboardzistów na górę. Zorientuję się, jakie ceny i po prostu tutaj napiszę na dole, jak to wygląda. Dosłownie wygląda to tak jak wywożenie narciarzy na szczyt w Alpach. Ciekawe rozwiązanie. Na pewno lepsze to niż wchodzenie z buta. Trochę mi okulary parują. Prawdopodobnie jestem już rozgrzany. Jakby ktoś się uparł przyjechać na rower tutaj, żeby pozjeżdżać, to trasa wygląda tak, jest ubita i można by powiedzieć, że da się zjechać. Na pewno na tym śniegu opony by trzymały, bo to nie jest lód, jest to ubity śnieg. I tak sobie idę takimi ścieżkami. Jest to trasa rowerowa, zjazdowa, ale ludzie chodzą, widać ślady nart i tutaj jest przyjemniej niż po stoku. W tym miejscu jest taki drewniany podest, że tak powiem, mostek nad tymi strumykami. Bardzo fajnie się na tym na rowerze jedzie. Mam gdzieś na miniaturce nawet zdjęcie, jak tutaj jeździłem. Trasy fajne, ale trzeba już coś umieć, nie? Tak zjechać zjedziesz, ale żeby coś poskakać, to przydałaby się jeszcze taka jedna trasa dla początkujących. Tutaj ta trasa rowerowa, tak pomyślałem, nadaje się bardzo dobrze na narty zjazdowe, takie freeride'owe. Co chwilę jakieś hopki, czy tam na snowboard nawet. Można się fajnie pobawić, tylko trzeba umieć z
skręcać. O, jak widać, tutaj trasa jest wąska i dużo zakrętów, ale większy fan bym miał tutaj zjeżdżając niż po stoku. Na pewno. Dochodzę do małego skrzycznego. Jak widać, tutaj choinki ośnieżone. Mrozik trzyma. Jeszcze troszkę będę u góry. Tutaj ładnie widać odcięcie smogu. Tym oddychamy na co dzień. To nie jest mgła, tylko to czarne w dolinach i tam dalej. Niestety, takim syfem oddychamy. Dotarłem do małego skrzycznego. Takie ładne widoczki dzisiaj. Dobra, ja tutaj kończę. Jestem na małym skrzycznym. Dalej nie idę, bo to, co jest przede mną, zniechęca mnie. Ludzi jak mrówków. Tam jest małe skrzyczne. Tutaj z takim pięknym widokiem kończę dzisiejszy trekking. Teraz będziemy zjeżdżać w dół na Jabłuszko.